Hej, cześć, witam was w kolejnym odcinku z FIFA 18 Ultimate Team. Mamy sobotę, więc otworzymy sobie kolejną paczkę za 7,5 tysiąca, w tym wypadku 150 FIFA pointsów. Może dzisiaj trafimy kartę Once to Watch. A jak nam się nie uda, mamy czas do 9 października, więc do tego czasu otworzę jeszcze parę paczek. Jak będą jakieś specjalne, to też spróbuję jedną otworzyć. A jakby się nie udało, no to najwyżej kupimy jakąś najtańszą kartę Once to Watch i sobie nią zagramy, o ile stanieją w ogóle do tego czasu. Więc otwieramy od razu paczkę. Nie wątpię, że mogę w to trafić, bo mam trzy rzadkie, ale jak nie trafię, no to po prostu przyjmę całą zawartość paczki. Co my tu mamy? O, flary były. Jest rzadka karta. LP z Getafe i to jest Montero. No dobrze, może być. Nie, to jest za 300 FIFA pointsów, przepraszam. Pomyliłem sumy. Mówiłem 350. No i dobra, pierwsza paczka idzie. I złota błyszcząca, co to będzie? Bramkarz, Torino, Boże nie, to gówno, Sirigu. No i dobra. I pewnie też nic nie będzie. Aha. Bramkarz. Southampton Forster. Tak, bo tam też może trafić karta z Once to Watch. A może tu się uda. Nie, tu nawet złotej błyszczącej nie będzie.
dawał. Może gdzieś tam przez przypadek spoza pola karnego będę próbował strzelać. No, to dziwne ułożenie składu ma jeszcze Iwana Rakiticia. Ma jeszcze Claudio Bravo z Manchesteru. Myślałem, że on wrócił do Barcelony. I jeszcze Bilia Rotti. Jest, ruszaj, ruszaj. Stary, ruszasz. Jest. Podanie. Strzał. Pięknie. Minik metry. 1-0. I zaczynamy. No, cud, miód. Defrel, asysta. Skozłowa piłka. No i gol. Pięknie. Wspaniale. No, nie wiem, co jeszcze mogę mówić. Ale Milik nie przestaje zaskakiwać. On cały czas strzela. Ja nie jestem zwolennikiem tiki-taki. Jest, ale to musi być gol. Strzelaj. No jaka petara. No Francuz tutaj przeszedł samego siebie. I jeszcze przed szatnią w 45 minucie, przed wejściem do szatni, taką petarę strzelił. No patrzcie, z pierwszego laczka. Przy rogu. No piękna brameczka. Byleby nam tylko teraz nie strzelił. Jak się wszystko uda, to następny mecz możemy grać takim luzem, że no raczej nie będzie miał szans za dużych na... Dobra. Tu już nie ma jaj, bo jednak nam strzelił. Wpuścimy Politano. Pozwolimy mu wejść. Niech Perotti odpocznie. Wydaje, że drużyna się moja męczy. A, ale Milik przechodzi. Strzelaj. No jest, 3-1. Milik drugi raz wpisuje się na listę strzelców w tym meczu. No bez dwóch zdań myślę, że to wszystko jest do zrobienia. A wpuśćmy Rodrigo Palacio. Za Defrela, niech odpocznie, bo jakby jeszcze złapał kontuzję, to fatalnie by było dla niego. A tak to Rodrigo Palacio, doświadczony napastnik. Niegdyś w Interze grał, ale teraz jego rodak Mauro Icardi tam strzela bramki na zawołanie. A on teraz gra w Bolonii, tak? Nie pomyliłem się, on teraz gra w Bolonii. No i chyba, że jeszcze go szczęst... Ale się ustawił! Ale ustawienie obrony. Aha, no bramka z dupy. Bramka zupełnie z dupy. Tego niespodziewanie. Trochę wyszłem szczęsnym, to mogę się przyznać. Żeby nie było, że wiecznie zwalamy na graczy, to teraz zwalę na siebie winę. No, mogłem strzelać. O, Lukaku, ale za Zielińskiego? Dziwne. Dobra. Trzeba strzelić na 4-2. A wtedy już możemy myśleć spokojnie o tym, by... A, Samoa, jeszcze raz dośrodkowanie. Ale brama! Kto to strzelił? Kto to strzelił? Jakie nożyce, Rodrigo Palacio! Jakie nożyce, a Samoa dośrodkowanie, klasa światowa. Co to było? Jakie nożyce! Jaka zmiana? Jakie nożyce! W mordę jeża. Jakie nożyce! I chyba tym akcentem zakończymy to spotkanie. No bo chyba inaczej nie będzie. Ja pierniczę. Ale on to wykończył. Jakie wykończenie, nie. Sorry, jeszcze się będę tym trochę jarał, ale to jest poważnie. Okej, okay, Milik, Milik. Zieliński tutaj już prześcignie wszystkich. Strzelaj. No nie. No to co zrobił. Nie chcę Gaspara wpuszczać. Za Samoę? On ma siedzieć na ławce. Ale jaka brama, nie, nie mogę. Stadiony świata. Jak zwykle. Okej. Okay. Dośrodkowanie. Nic nie wyszło. Tutaj jakieś zamieszanie delikatne. Nie no, mecz naprawdę bardzo wyborny. Oho, teraz chyba chce strzelić bramkę. Coś mu nie wyszło. No super, super, naprawdę super wejście Rodrigo Palacio. Wszedł i strzelił. I pięknego gola jeszcze nam tu strzelił, żeby tego mało było. Dobra, wypad, wypad. Ale wysunięcie piłki i Palacio rusza z tą piłką.
No i nie, nic z tego nie wyszło. Ja nie chciałem go lobować, bo wiecie, że lobowanie to jest takie świństwo. Wolę jak czysty strzał padnie. I tutaj już zupełne pudło. Ale nie, Palacio, jakiego gola zaliczył. To jest bodajże jego kolejne spotkanie, drugie. Bo w jednym nic nie strzelił. Nie no, piękne. Piękny mecz, piękne bramki, wszystko piękne. Naprawdę jestem w nie... Teraz koleś ma skład z Premier League. Czy to jest Pereira, ale grający już West Ham United? Albo to jest Lanzini? Tak, to jest Lalne. No i to jest i z mojej winy tracę bramkę, znowu. To była moja głupota i na własne życzenie straciłem gola. I musimy zagrać ofensywnie. I to natychmiast. Z kim informem, no i puści. Nie ma opcji, że przegram to spotkanie. Nie ma absolutnie żadnej opcji, że to może być kolejne przegrane spotkanie. Ale ja mam ostatni mecz do rozegrania potem. Co ja zrobię? Będę grał autobusem? Rossi, jest Milik. Może coś teraz wypali. No. O, rzut karny na przykład. Genialnie. Lepiej być nie mogło. Jaki ten sędzia niski przy nim. Ale rzut karny, jest dobrze. Bo jeszcze jak teraz strzelimy. Tak, jak. Ej, no ale tak. Oj, zabiję cię, Angliku, za to. Teraz trzeba strzelić tego karnego. A jedyny karniak to musi być Milik. Dobra, musimy go zaskoczyć. Jeden krok. Jest strzałeczka, jest. Okej. Jest! Dobrze. Milik podnosi morale drużyny. Strzela z rzutu karnego. I zagramy autobusem. No pokazałeś mi tam, to ci strzeliłem tam. Jeszcze znowu sytuacja taka, że Polak strzela Polakowi. 69 minuta. Przypadek nie sądzę. O, ten jeszcze wpuścił ofensywnego LBK. Teraz trzeba będzie zagrać jeszcze mocniej. Jak będę miał piłkę, to na Lukaku. I jeżeli nie na Lukaku, to przynajmniej żeby ustrzelić remis. Oj, ostrożnie, ostrożnie muszę grać, ostrożnie, bo będzie gorzej. No, a mamy piłkę, dobrze, jest. I ruszamy, ruszamy. Baseli, Baseli, Baseli. Kurde, nic. Dostał tą piłkę jak tylko chciał. No i patrz, jak on rusza ofensywnie. Co za gość. Dobra. Do Lukaku. I ruszasz. Na sam środek. Pięknie. Skupienie. No. I strata. Głupia strata. Na jego korzyść jeszcze. Nie ma faulu, nie ma faulu, nie, żadnego faulu nie ma. No i nie, no ten mi zabiera piłki. On ma tam Smallinga, dlatego mu wszystko czyści. Co by nie było, to on to wyczyści zaraz. Oj, ostrożnie, ostrożnie, bo się za bardzo... Spadłówka, Welbeck. Dobra, musimy zagrać całą drużyną, jeżeli mamy to wygrać. Dobra, Baseli. Jest piękny. Marzenia się mogą spełnić. Kurde. Oczywiście nikt inny jak Smolik musiał tam podejść. On tam wszystko czyści. Baseli, Baseli, jest. Strzelaj. Marzenia ściętej głowy. Co to było? No ja się pytam, co to było? Nic nie mogę zrobić, ja zaraz to przegram. Znowu. Znowu pech. Chciał, żebym to przegrał.
No i przegram. Przegram to. Jak nic nie zrobię, to ja to przegram. Gdzie? Gdzie z tą piłką? Szybko, szybko. Nie ma... Ja pierniczę, nie. Taka głupia strata. Najgłupsza, jaka mogła być. Dobra, jest, jest, mamy piłkę. Wycofanie. Podanie. Jest. Ruszaj, jest. Strzelaj. Nie wierzę. Milik to zrobił. Daje nam tytuł mistrzowski w 89 minucie. Nie mogę się teraz wydzierać, bo jest późno. Jest. Ulżyło mi. I teraz gramy autobusem. Autobus odpalony. I teraz już nie masz co mówić, ale ja mam tytuł mistrzowski i pogadane. Dobra, wracamy, wracamy do obrony, do obrony. Gdzie wy idziecie? Mamy przecież puchar teraz. Dobrze, wybijamy tą piłkę. Prawidłowa reakcja. Bardzo prawidłowa. Bronić się tylko już teraz musimy. Nic innego nam nie zostaje. Pięknie, Baseli. Już zagwizdał? Jest! Mamy to! Oficjalnie 1 października odchodzimy z Ligi 10 i przechodzimy wyżej. Udało się to. I to dzięki pomocy pana Lukaku. To on odmienił losy tego spotkania. No i oczywiście pan Palacio także. Bo on przyczynił się do asysty Milika. Na Miliku. Więc wspaniale. Milik dwie bramy w 20 minut i daje nam awans z tytułem. Uff. No myślałem, że będzie gorzej, naprawdę. O, i otrzymałem osiągnięcie. De Rossi i Palacio byli asystentami przy obu bramkach Milika, czyli De Rossi był jakim cudem asysta? Przecież to Milik był faulowany. Nie rozumiem. Skąd ta asysta? Jakaś z dupy chyba. Ale dobrze, liczy się fakt, że mamy tytuł mistrzowski. Mamy pełną pulę nagrody. No jest cud miód. Arkadiusz Milik jest naprawdę przegościem w moim składzie. To on najwięcej bramek strzela. Więcej strzelił niż Defrel tak naprawdę. Dobrze, przechodzimy dalej. Jest. Po tygodniu męczarni. Właściwie, no tak, po półtorej tygodni męczarni. W końcu jestem w tej lidze dziewiątej. 3-3-3. 3 remisy, 3 zwycięstwa i 3 porażki. Ciekawe, nie? Mamy to. Ronaldo też się cieszy. Mamy puchar. I 2000. Co mogę jeszcze powiedzieć? Jestem niesamowicie w dumie. Ile Milik? 19 bramek. Czy wy to rozumiecie? No może jeszcze tam poprzećmy mecze towarzyskie i ostatni rozegrany mecz w Foot Champions, który wygrałem 5-1, ale on jest naprawdę magiczny. 19 bramek, 11 asyst. No pan Zieliński to jest to samo, 4 bramki, 9 asyst. No masakra, w pozytywnym znaczeniu, o! Też 11 bramek. Nie no. Ale też Defrel się nastrzelał, to trzeba przyznać. Trochę mniej, ale jednak robi różnicę. No ale pan Lukaku to też jest niesamowity gości, bo w 14 meczach 9 bramek to nic z niczego się nie bierze. To jest kolejny napadzier, to jest taki godny następca tych dwóch napastników. Jestem niesamowicie zadowolony, usatysfakcjonowany faktem, że wyszliśmy już z tej 10 ligi w opałach, bo byliśmy
porządnym kryzysie. To było jak bankructwo. Ale gdyby nie ten skład od mojej dziewczyny, który zbudowała, no to to bym pewnie dalej siedział w tej 10 lidze i marzyłbym tylko jakoś marzenie ściętej głowy, by się z niej wydostać. Czyli sen się spełnił. Przekroczyłem próg o ligę wyżej i trzeba będzie dokonać transferów. To jest bardziej niż pewne, że transfery się tutaj przydadzą. Bo jak tak dalej będzie, to nie wiem, co tu się może jeszcze stać. Dziękuję Wam bardzo za obejrzenie tego meczu. Dajcie znać w komentarzu, co jest jeszcze nie tak z moim nagrywaniem, bo wiem, że muszę zmienić program. Komentarz, mam nadzieję, że jest w porządku, że mikrofon tam nie świruje, bo wiem, że on działa bardzo dobrze. Budujcie dla mnie dalej składy, jeżeli to jest możliwe. No i to tyle, trzymajcie się, na razie i do zobaczenia w lidze 9. Hej!